Także witamy na Wembley. I dzisiaj oglądamy kolejny mecz. Dzisiaj zaczyna się kolejny mecz eliminacji. Dzisiaj zmierzy się Anglia z Andorą. Skład reprezentacji Anglii z numerem pierwszym Jones, to jest bramka, obrona 3, Trippier, 6, Minks, 5, Quaddy, 2, James. Pomoc 17, Mount, 8, Ederson, 4, Alexander Arnold i atak to 11, Saka, 9, Arnold, Bamford, przepraszam, i jeszcze Lingard. Tutaj obrona skład Andory, Gomez na obronie, Nicolas Garcia, Valerz, Rubio, pomoc Czerwos, Rebesz, Puyol, Martinez, a w ataku Vieira i nie pamiętam, mignęło po prostu, trudno. No i piłka zaczyna reprezentację Anglii, gospodarza akurat. I zaczynają Anglicy. Bamford. James. Wrzutka w pole karne i poprzeczka. Nie ma bramki. No i faul. Piłka dla reprezentacji Andory. Chyba tam był faulowany. A to jednak Andora faulowała. To jednak reprezentacja tutaj Andory. Tutaj Bukayo Saka faulowany i będzie miała Anglia rzut wolny. Wykonywać go będzie Kieran Trippier. Trippier i czy będzie bramka? No dosyć duże zaskoczenie, broni to Josep Gomez. Lingard. Zagranie do Saki, ale za lekko! Harry Kane nad bramką. Zagranie do Lingarda, jest tam sam, wrzutka w pole karne. I znowu kończy się niewykorzystaną sytuacją. Też przegrano właśnie z San Marino, ale zaraz to dokończę. Saka, Bamford! I znowu Gomez to broni. Lingard. Saka sam jest tam, ma dużo miejsca, wrzutka w pole karne i znowu nie trafia Bamford. Rebesz, tym razem się udało odzyskać tę piłkę Anglikom, ale nie ma, jakoś tak wolno przesuwają tę piłkę Arnold. Zagranie do Lingarda, ostatnio Lingard strzelił bramkę z San Marino, ale tym razem niedokładna wrzutka i piłka dla... Jednak dla Anglii jest rzut rożny. Jest Mount i mamy! Mamy 1-0! To jest Mason Mount. W ostatniej chwili wstawiony do składu po niespodziewanej kontuzji Bellingama i mamy 1-0. No to jednak opłaciło się go wstawiać do składu. No i tak naprawdę z takiego miejsca ciężko jest jakoś dobrze uderzyć. A bramkarz Andory do tej pory spisywał się bardzo dobrze. Wiedziałem, no to przy piłce zaczęli być Anglicy. Harry Kane, Bukayo Saka, Henderson. Zagranie do Lingarda! 2! No się rozegrali w 78 minucie Anglicy. Druga bramka chyba w tych eliminacjach, jak się nie mylę. Nie wiem, czy w innym meczu, ale pamiętam ten mecz z San Marino, który też wygrali 2-0, ale to jeszcze nie koniec. Jakieś tam bramki jeszcze mogą wpaść, a Andora widzę, że jest dość osłabiona. Wymęczeni są. Zobaczmy powtórkę. No, Harry Kane wiedział, jak zagrać. Tutaj więcej do komentowania nic nie ma. Po prostu ładna bramka. Nie wiem, bo i tak trzeciak raczej powinni wygrać to spotkanie. Nie wiem, po co grać na czas. James, zagranie do Kane'a! Ale przestrzelił! Anglii. Henderson. I koniec meczu. Nie był to jakoś emocjonujący mecz, ale też Andora nie jest jakoś bardzo pokonana, bo powiedzmy sobie szczerze, z takim rywalem co najmniej 4-5-0 tak gdzieś stawiałem, ale jednak